Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zakończył konkurs na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji miast w województwie. Jedną z zakwalifikowanych miejscowości został Mirosławiec, który otrzyma prawie 70 tysięcy złotych dofinansowania. Projekt mirosławieckiego urzędu to dobra przestrzeń. Plan rewitalizacji na lata 2017-2024. Sam dokument to będzie połówka przyszłego roku. Myślę, że takie fizyczne finansowanie już projektów to raczej końcówka 17, początek 18. Władze Mirosławca planują m.in. zagospodarowanie parku oraz przestrzeni pomiędzy nim a stadionem miejskim. Trwają również rozmowy na temat stworzenia boiska w Mirosławcu Górnym. Na dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego może liczyć również Wałecki Urząd Miasta, który otrzyma prawie 100 tysięcy złotych na realizację programu rewitalizacji. Mieszkańcy będą mogli współtworzyć projekt poprzez udział w konsultacjach społecznych. Po wybraniu inwestycji do realizacji możliwe będzie dofinansowanie tych pomysłów. Program regionalny naszego województwa posiada taką oś, gdzie mogą być wspierane zadania rewitalizacyjne. Poprzedni wałecki program rewitalizacyjny zakończył się 3 lata temu. Dzięki niemu dokonano modernizacji budynku wałeckiego PWSZ-u oraz utworzono klaster transportowy przy ulicy Wojska Polskiego, a mieszkańcy już niedługo będą mogli zgłosić kolejne propozycje miejsc do rewitalizacji.